jest to na pewno niezdrowe i niedobre to, co będziesz sobie robił. Jak często zwracasz uwagę na to, co jesz? Przecież to, co jemy, trafia do nas, do środka i ma realny wpływ na nasze zachowanie, nastrój, procesy myślowe. Sam nigdy nie zwracałem uwagi na to, co jem i ile. Nigdy nie lubiłem jedzenia i najchętniej zastąpiłbym je dostarczaniem wszystkich potrzebnych wartości odżywczych, chociażby w formie kapsułek. W moim życiu ogólnie bardzo nieregularnie się odżywiam. Dlatego też często nic nie jadłem lub ograniczałem jedzenie do minimalnych ilości. Na pewno też słyszałeś o cudownych dietach, dzięki którym można szybko schudnąć. Osobiście zawsze sceptycznie do tego podchodziłem i zwyczajnie w nie nie wierzyłem. Ale co te dwie rzeczy mają do siebie? Ja jestem taką osobą, która raczej tej wagi nie musi tracić. Ale postanowiłem przetestować jedną z takich diet na własnej skórze i zmusić się dzięki niej przede wszystkim do regularniejszego odżywiania. Dieta baletnicy, bo o niej mowa w tym filmie, to 10-dniowa bardzo restrykcyjna dieta odchudzająca. Jest uznawana za jedną z najbardziej wyniszczających organizm. Jest to dieta o bardzo małej ilości kalorii, która może powodować wiele problemów ze zdrowiem. Może również spowolnić metabolizm, a to prowadzi do efektu jojo, gdyż po przebyciu takiej głodówki często pojawiają się napady obżarstwa. Nasz organizm wraca do poprzedniej wagi lub też nabieramy na wadze więcej. Czy takie diety działają? Czy faktycznie mają taki zły wpływ na nasze zdrowie? Oraz przede wszystkim, jak się będę po niej czuł? Wziąłem kawę, bo nie zdążyłem wypić. Specjalnie nawet ten, paznokcie obciąłem u nóg, bo powiedziała, że będę musiał zdejmować skarpetki. Bokserki zmieniłem. Czysty, pachnący. W końcu. Trzeba kiedyś. No, jak idzie się do ludzi, to tak. Pla 1/7. Nie słuchaj go! No i się nie słucha. Na czym konkretnie ta dieta polega? Przez pierwsze 2 dni żadnego jedzenia. Możesz wypić jedynie 1 litr wody lub czarnej, niesłodzonej kawy. Dzień 3 i 4 to produkty składające się z odtłuszczonego nabiału bez żadnych dodatków. Płyny będą takie same w każdy dzień, jedynie zmienia się ich ilość. W tym wypadku maksymalnie 2,5 litra. 5 i 6 dzień... Masz jeszcze 11 sztuk maksymalnych ziemniaków? Powiedziałem coś dziwnego. Dzień maksymalnie 11 sztuk gotowanych ziemniaków w mundurkach bez żadnych dodatków. Limit 3 litrów płynów. 7 i 8 dzień do 0,5 kg chudego, gotowanego, drobiowego mięsa bez żadnych dodatków. Tym razem znów 2,5 litra płynów. 9 i 10 dzień wyłącznie zielone warzywa bez żadnych dodatków i 3 litry płynów. Nie no, no to no, trochę współczuję tej diety. Przecież ty będziesz wyniszczany chodził. Oj tam, to że to pierwszy raz. Czekasz do rąk? Teraz właśnie jesteś mierzony. Środka. Tu jest ten. Długość mojego pindola, 56 mm. Tutaj jest zawartość twojej tkanki tłuszczowej. Generalnie ty masz mało sam w sobie, nie? Masz dużo mięśni, mało tłuszczu, tak każdy by chciał. Pokrótce moje pomiary to waga 67,4 kg. Wzrost 179 kg. Centymetrów. Tkanka tłuszczowa 8,2 cm. Znowu, jeszcze raz. Wzrost 179 cm. Tkanka tłuszczowa 8,2%. Ilość tkanki mięśniowej 58,8 kg, czyli 87,2%. BMI wyniosło 21. Zawartość wody 65,7%. Wszystkie pomiary mieściły się w normach. Jeśli chcecie sami je dokładniej sprawdzić, to na moim Instagramie będzie link do skanu w wyróżnionej relacji. W opisie będzie link do Instagrama. Wpadajcie, proszę. 76 wychodzi. I teraz jeszcze w biodra. Biodra to zawsze mi problem z biodrami. Najszersza część tyłka twojego. 92. No są biodra, jest talia, jest za dużo chyba. Dobra, będzie 29. Mógłbyś napiąć trochę. Tego nie wrzucę akurat. Karol może czuć się osłabiony, senny, rozdrażniony. Może mieć problemy takie jak bóle głowy, zawroty głowy. Nieraz mogą zdarzyć się nawet omdlenia, zaparcia, obrzęki, nudności, bardzo silne uczucia pragnienia i głodu. Także ta lista jest bardzo długa, ciągnie się dalej, nie kończy się na tym, co powiedziałam. Nie warto robić tego swojemu ciału. Witam serdecznie, jest 19 kwietnia, godzina 8:41. No zjadłbym coś po prostu. Normalnie z rana bym sobie coś przekąsił na żołądeczek. Ale niestety, co ty o tym myślisz wszystkim? Pora na pierwszy posiłek. Kupiłem sobie na dzisiaj i na jutro 2-litrowe butelki, żeby nie przekroczyć tego. Dzisiaj lajtowo. Też wiele razy miałem takie dni, że jakbym nie jadłem, albo nawet nic nie jadłem, więc nie ma problemu. Jutro na pewno będzie ciężko. Brzuch zaczął wydawać dziwne dźwięki. Czemu dostaję jabany, że non stop przyklinasz do kamery? Dla mnie paczki nie przesyłać, bo ja nie potrzebuję paczki. Wypiłem tyle wody, jakby kogoś to interesowało, pół butelki. 19:49. No to jeszcze 4 godziny dzisiejszego dnia, to na spokojnie. Aha, bo ja tego jutro nie będę mógł wypić. Muszę wypić dzisiaj. Koniec dnia w sumie, bo jutro wstaję wcześniej. Dzisiaj było dużo chodzenia w sumie, więc to mnie też na pewno zmęczyło. Czekam na ten dzień z jedzonkiem w końcu.
Witam serdecznie, drugi dzień, 8:30, od 3 godzin jestem na nogach, jadę już sobie do Wrocławia. Mam oczywiście ze sobą swoje jedyne źródło czegokolwiek. Jestem mocno padnięty, może nie, że śpiący, może nie, że jakiś tam, ale taki bezsilny się czuję po prostu, jakbym nie miał władzy w kończynach. Wczoraj byłem głodniejszy na pewno, jak dzisiaj już siedziałem oczywiście obok pani, która jadła serek wiejski. Nie miałem ochoty nawet jej wyrwać tego serka wiejskiego. I już wróciłem na haciendę. Wystąpił problem taki, że zostawiłem w pociągu butelkę wody. Ostatnio co pamiętam, to sobie liczyłem godzinę, ile mi zostało do końca dnia, żeby mieć troszkę więcej niż połowę. Zgaduję, że było tam jakieś 500-600 ml. Lekko mi głowa ciśnie, ale może to być przez niewyspanie po prostu, bo nie spałem długo. Odmierzyłem sobie równo 500 ml. I trochę się nie mogę doczekać dnia jutrzejszego. Zaraz pojadę chyba na zakupki i kupię sobie już na jutro. Zdrowie. O. Matko jedyna, jak się czujesz z tym, że już 2 dni nic nie jadłeś? Czujesz, jakbym miał zrobić pompkę, to bym nawet nie zrobił jednej pompki, tak się czuję. A czy boli cię mięsień odpowiadający za trzymanie kamery? Boli mnie mięsień odpowiadający za trzymanie kamery. Jeśli chcecie wiedzieć, kto tak powiedział, to klikajcie w adnotację u góry. Ale no pierdala, serio, ręka, strasznie. Nazywam się Ricky. Siedzę tu 1,5 roku. Ostrzegam tylko, że dziś się narąbię u Juliana i będzie zajebiście. Odtłuszczone rzeczy jutro mogę jeść tylko. Właśnie. Odtłuszczone? Jak nie wiedziałem, co to znaczy. Lekki to chyba znaczy, że jest lżejszy niż zwykły, tak? Okej. Faktycznie lekki. Jak myślisz, kremowy czy gęsty? Nie, nie znam różnicy między kremowym a gęstym. Głowa mnie boli znacznie bardziej. Myślę, że to jednak przez ten brak wszystkiego, no mam tylko wodę. W tym momencie, serio, jak sobie siedzę przy komputerze i mam jakieś zajęcie, to nie czuję w ogóle potrzeby nawet zjedzenia czegoś. I tak zazwyczaj właśnie miałem. 50 minut po północy jest i jest 21 już kwietnia, także wkraczam na dzień trzeci i dzień czwarty. Już przygotowałem sobie więcej wody. Tutaj mam 1200 około mililitrów. Mogę wypić dzisiaj 2 takie dzbanki, co jest super, bo brakowało mi tej wody. Jestem ciekawy naprawdę, jak będzie smakować to jedzonko, którego teoretycznie nigdy raczej bym nie zjadł. No w sensie jogurt naturalny, no nie wypiłbym go w życiu samemu. Powiem tak, spodziewałem się czegoś lepszego, no ale przynajmniej ten głód jakoś zaspokoję. Nastawiłem sobie budzik na 9:00, nie chciało mi się strasznie wstawać, w sensie no nie miałbym nic lepszego do zrobienia i nie miałem siły. I wstałem finalnie chyba 10:30. Tak, te wszystkie sceny nagrywałem, głodny, żeby tylko fajnie wyglądało na filmie, docencie starania. No wiem, że wszyscy tak gadają i gadają ci youtuberzy, ale ty serek, wam się podoba? To cyk, łapa, cyk, subskrypcja jeszcze, dzwoneczek. Nawet kurczę ciężko mi się cieszyć z tego, że cokolwiek jem. I to gówno też będzie tak smakować. O nie, już wiem, co oznacza nazwa gęsty. Jogurcie naturalne. Jak myślisz, kremowy czy gęsty? Nie, nie znam różnicy między kremowym a gęstym. Miał mniej tłuszczu, ale jest k***a gęsty. Myślałem, że to będę tak pił. Nie, nie, nie. Kładłem się, bolała mnie głowa. Już mnie nie boli. Czuję się bezsilny. Dzisiaj już, co? Gówno. Będę biegał po prostu. Bo. Podczas tej diety baletnice, które ją miały stosować, fizycznie ćwiczyły. A w połączeniu z tym, że nie dostarczamy swojemu organizmowi za dużo energii, no to oczywiście to, mam nadzieję, że nie zemdleję. Zostawię sobie oczywiście resztę na obiad i na kolację po zjedzeniu. Czuję się lepiej, bo zapełniłem troszkę brzuszek, więcej energii mam. Nie czuję się tak słaby. Zrobiłem sobie również kawusie. Nie mów mi, że mam nie pić z łyżeczką, bo będę pił z łyżeczką, więc nara. Och, paskudna jak zawsze. Także ten, pizzę sobie mój tata zrobił, bardzo pachnie. A ja przejdę do konsumpcji mojego obiadu i będę myślał o tym, że 2 ściany dalej czeka smaczniutka pizza. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way up and I won't stop. I won't slow down.
Przebiegłem jakieś 3 km z hakiem. Już więcej bym, kurde, po prostu nie dałbym rady, bo się czuję bardzo słaby i czułem taki niewład nadal w kończynach. 20:26, czeka mnie jeszcze kolacja, zostawiłem sobie ostatnie części. Zjedzony został posiłek cały i w tym momencie kończę swój dzień. Głód mi nie doskwiera, czuję się w porządku, mam mniej siły, ale bywało gorzej. Dla was, jak i dla mnie w sumie, bo nic ciekawego się nie działo, dosłownie siedziałem cały dzień przed komputerem. W zasadzie za 42 minuty już mogę jeść ziemniaczki. Już sobie je przygotowałem, także jutro będę wcinał. Jutro też nagrywamy film 24 godziny w aucie, już na pewno go zobaczycie do tego czasu. Myślę, że będzie tam niezłe kongo, chłopaki na pewno będą jedli coś smacznego, a ja nie. No red pierś. Fajne. 9 minut po północy i stwierdziłem, że chcę spróbować. Nie zawiodłem się. Jakie to jest dobre. Na ciepło były lepsze. Tak świeżo po zrobieniu sobie spróbowałem po północy. Odpuszczam. Żartuję. Nie dobrym ci. A jak się czujesz w ten moment? Tylko głodny jestem, ale tak ogólnie to git. Na pewno moje ciało jest po prostu słabsze. Czuję to jakby w rękach i w nogach ciągle, że no nie zrobiłbym pewnych rzeczy. Nie włączyłem mikrofonu. No dobra, to powtórzmy. Czekaj, ja wypluję tego ziemniaka. Mogę jeść ze skórką, więc zamknij ryj. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Dobre skórka i można jeszcze, czytałem. W internecie pisali to można. Na TikToku było. Wczoraj nagrywaliśmy ten film. Miałem dużo energii. Byłem głodny, ale jakby nic więcej. Czuję się taki, kurczę, przymulony też ogólnie ciągle. Cieszę się naprawdę, że już jest bardzo, może nie bardzo, ale blisko końca. Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj w sumie najgorszy dzień, najsłabiej się czuję z tym wszystkim. Tych ziemniaków tak mi się nie chce jeść. Jestem głodny. Zacząłem strasznie mielić w brzuchu. Czuję takie dziwne uczucie. Troszkę mi niedobrze nawet się zrobiło. Nie wiem, czy to przez te ziemniory, ale chyba ich więcej nie ruszę. Dzień 7. Wczorajszych ziemniaków nie dokończyłem, przez to, że mnie tak zmuliło. Nawet teraz, jak je czuję, to tak... Nie. Obudziłem się przez to bardzo głodny. Bardzo głodny. Długo też śpię przez tą dietę. Nastawiłem sobie budzik przed 10:00. Wstałem po 12:00. Bo się czuję cały czas po prostu. Tak jakbyś ładował telefon i cały czas go odłączał na, nie wiem, na 50%. Trochę mnie to już zaczyna dobijać właśnie ta dieta. To muszę podzielić na dzisiaj i na jutro. No jak go gotowałem, to był kilogram, ale oczywiście straciło na wadze. Jest to tak suche, ledwo przepchnąłem. No tak jak myślałem, no paskudne po prostu, obrzydliwe. Drobiowe mięso, ugotowane, bez żadnych przypraw. No ale nie zawiodłem się. Właśnie tak sobie to wyobrażałem. Boże święty. To jest najcięższe, że wokół siebie mam wszystkie te rzeczy, które bym sięgnął. 26 kwietnia, wtorek. Właśnie zacząłem sobie dzień od razu po wstaniu od biegania 20-parominutowego. No jest to strasznie ciężkie w tej sytuacji, w której ja jestem. Ciągle nie mam za dużo siły. Chciałem jeszcze pospać dłużej, ale wziąłem się bardzo w garść. Bez dzisiejszego dnia już tylko 2 dni diety zostały. Dzień dobry, zostało tylko dzisiaj i jutro. Czuję się bardzo słabo. Od 7 dnia w zasadzie jest to niezmienne, 7-8. Czuję, że mój organizm próbuje mi powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł. Ogólnie czuję się taki wyziębiony trochę. Trzęsę się też dość, ręce mi drżą. Strasznie znowu mi bolą ręce, jak trzymam tę kamerę. Nie mam w ogóle siły na nic, na zupełnie nic. Czuję taką pustkę w organizmie. Wczoraj skończyłem mieć tego kurczaka, ale byłem bardzo głodny nadal. I na pewno ciężko mi było się skoncentrować. W zasadzie spędziłem cały dzień przy pisaniu różnych dokumentów przy komputerze. Bardzo mozolnie mi to szło. Bardzo łatwo się też irytuję. Męczę również. W zasadzie ciągle jestem zmęczony. Humor też znacznie bardziej mój zepsuć. Jest kiepsko. Chciałem dodać tylko, że mam ochotę zasnąć na te 2 dni i obudzić się już po tym wyzwaniu. Mówię ratunku. Wyjść z babą na zakupy. O! Pomoc. O kur...
Jest coś takiego jak woda po parówkach, a to smakuje jak woda po ogórkach i po selerze. A teraz mam drugie danie. Miało to być spaghetti z cukinii. Jest tutaj też brokuł, którego samego bym nie chciał jeść. Jest tutaj również szpinak. Do tego mam dodatki w postaci rukola, szczypioreczek oraz kiełki rzodkiewki, które spróbowałem już samej, są paskudne. I jeszcze dodam, że po wypiciu w ogóle trochę tego koktajlu, to już się czuję troszeczkę lepiej, na pewno, jakby coś dostarczyłem swojemu organizmowi. Dobra, próbuję. Wierzę, że komuś by to mogło posmakować, a niekoniecznie mi. Wygląda to bardzo ładnie i smacznie, ale... Nie no, z tymi rzeczami znacznie lepiej. Prawie spagetti. Tak. Mhm. 28 kwietnia, ostatni dzień mojej diety. Rozpocząłem dzień w sumie dawno temu, bo jakoś o 8 godzinie trzeba było pojechać zabrać parę dokumentów. Już jest 12, już mam lepsze nastawienie na pewno, bo wiem po prostu, że będę mógł zjeść. Strasznie mnie to motywuje. Zostało bardzo mało godzin. Dzisiaj też wykonam ostatnie pomiary u dietetyczki i będę wiedział, co się zmieniło, no bo nie sprawdzałem nic ani wagi. Jeden dzień na pewno miałem taki, że mi mdliło faktycznie. Od 7 dnia ogólnie już było tak, że kryzys miałem i naprawdę się zastanawiałem. Czyli to takie osłabienie po prostu bardzo mocne. Takie mocne. Miałeś takie momenty, że tak ci się kręciło w głowie, czy tam na pewno takie... przy wstawaniu. I co, jest osłabienie i na koniec mówiłeś, że już nawet miałeś takie drżenie jakieś, tak? Tak, drżały mi ręce, czułem się strasznie wyziębiony, tak jakby od środka. No właśnie, że zimno. Miałem ręce ciągle to tak płone. Jest, po prostu wolniej twój organizm jakby tak się przestawia na taki tryb oszczędzania. Zdziwiła mnie na pewno ta irytacja. Strasznie szybko się zdenerwowałem na jakieś rzeczy. Humor taki też mieszany. No przez to, że jestem głodny. Jak facet jest głodny, szczególnie 10 dni przeszło. W łapkach i spróbuj sobie spokojnie wszystko. No co widzicie, no takie po prawie 4 kilo. O kurde, ja już tu widzę, co tu jakieś zmiany. No pierwsze co, no to na pewno masa ciała spadła. No tak zmieniły się moje pomiary po diecie. Waga zmalała o 3,6 kg. Tkanka tłuszczowa teraz wynosi 6,4%, a przed dietą 8,2. Mięśnie natomiast ważą o 2 kg mniej. BMI 19,9 i zawartość wody 67,3%. Miałem wcześniej bicepsie 48, zobaczymy ile miał teraz. 26, co? A nie, no dobra, 27, dobra. Ale tak, no, są 2 cm w wodzie, no to jest dużo, nie? Mamy 73, a ja miałam 76 biodra. To ty nie mów jeszcze, ile było. 90, a ja mam to zapisane 92, no to też. No mniej więcej tak mamy przypisane, że po prostu tak mniej więcej te 2 cm ci było ze wszystkiego. Ale to jest bardzo, bardzo niezdrowe, wyniszczające i no sam jakby widziałeś po sobie, że tak, no, czułeś się beznadziejnie, nie? Nie wiem, jak właśnie nie znam jakby na organizmie, jak wewnątrz to się oddziałuje długoterminowo, ale psychicznie... No to wyniszczenia takiego prowadzi. Jestem wesoły i tak. Jesteś wesoły, bo już dzisiaj zjesz sobie tylko maczka. Tylko dlatego, tak. Ja tylko myślę już o mnie. Myślałam, jestem tam, siedzę przy tym stoliku. To już jest plan na przekąski do filmu. To właśnie popatrz, jak to też psychicznie działa, nie? Że ty już od razu się nastawiasz, co ty zjesz. Te wszystkie produkty są takie wysokokaloryczne. Ty już się nastawiasz, dobra, wytrzymałem 10 dni, no to teraz się najem wreszcie. Boże, jak to pachnie. Jak to niesamowicie dobrze pachnie. Widzisz to? 10 dni wyrzeczeń. Kiedy ostatni raz byłeś taki szczęśliwy? Mogę teraz spać? Ja od 10 dni nie wsadziłem do siebie nic mocnego, ani od tak intensywnego smaku. Jest 5 maja i minął dokładnie tydzień od zakończenia mojej dietki. W tym momencie wejdę na wagę, żeby zobaczyć, co się zmieniło. Na pewno jadłem więcej. W porównaniu do okresu przed tą dietą, zauważyłem, że robię się szybciej, robię się głodny i że potrzebuję po prostu jakby zjeść więcej, żeby się napełnić. Zważyłem się dosłownie też dzień po tej diecie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zmieniła się ta waga po skończonej diecie, to wbij na mojego Instagramka, link w opisie. A teraz dzięki za oglądanie i trzymajcie się.